że no od właściwie od upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego cały czas taka idea państwa uniwersalnego w Europie się przewija. Tym bardziej, że cesarstwo rzymskie zachodnie nie upadło z Kretesem, bo ono wprawdzie upadło jako państwo, ale przecież od kilkuset lat w obrębie cesarstwa rzymskiego, zarówno zachodniego, jak i wschodniego, istniało chrześcijaństwo, istniał Kościół katolicki, który dostosował swoją organizację do podziału administracyjnego cesarstwa. I wprawdzie cesarstwo zachodnie upadło, ale Kościół przetrwał, i to w dodatku ze stolicą w Rzymie. Także był w pewnym sensie kontynuacją tego zachodniego cesarstwa. Dzięki temu ta tradycja państwa uniwersalnego się przechowała, została przeniesiona i trochę później świadomie do niej nawiązano. Król frankoński, Karol, kiedy przebywał w Rzymie w Dzień Bożego Narodzenia w roku 800, został przez ówczesnego papieża, jego zresztą przyjaciela, koronowany na cesarza rzymskiego. Ta koronacja Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego była świadomym nawiązaniem do idei państwa uniwersalnego. Zresztą takie cesarstwo zostało odtworzone, powstało Święte Cesarstwo Rzymskie, które po śmierci Karola Wielkiego i traktacie w Verdun zostało przemianowane na Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i w takiej postaci przetrwało aż do czasów nowożytnych, bo dopiero Napoleon po bitwie pod Austerlitz, a więc już w XIX wieku, wymusił na cesarzu austriackim zrzeczenie się tytułu cesarza rzymskiego. Dopiero po bitwie pod Austerlitz. Więc ten tytuł, przynajmniej w formie tytułu, to cesarstwo przetrwało aż do czasów nowożytnych. Napoleon wcale nie chciał cesarstwa rzymskiego zlikwidować, bo miał swoje plany z tym związane i dlatego nie zapomniał o tym, żeby cesarzowi austriackiemu odebrać tytuł cesarza rzymskiego, ponieważ własnego syna mianował królem Rzymu, a w perspektywie prawdopodobnie myślał o koronie cesarskiej dla niego. No, to się nie udało, ta próba się nie udała, nie powiodła, Napoleon upadł, ale po upadku Napoleona były podejmowane kolejne próby odtworzenia w Europie, zjednoczenia Europy w ramach jednego państwa. Ostatnią taką próbą, właściwie przedostatnią taką próbę podjął wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler, któremu nawet się sporo część Europy udało zjednoczyć. No on to po swojemu robił. To też nie miało charakteru trwałego i Unia Europejska jest kolejną próbą odtworzenia państwa uniwersalnego w Europie. Takie pomysły pojawiały się jeszcze w okresie międzywojennym. W 1923 roku taki wybitny mason, dyplomata Ryszard de Coudenhove-Kalergi napisał książkę L'Europe puissance mondiale, to znaczy Europa, mocarstwo światowe, w której nakreślił wizję Europy zjednoczonej politycznie, Europy, która mogłaby przeciwstawić się zamorskim potęgom, które już były widoczne gołym okiem na innych kontynentach. Dwie wojny domowe, jakie w XX wieku spustoszyły Europę, mam na myśli pierwszą i drugą wojnę światową, z tej perspektywy obydwie te wojny można uznać za europejskie wojny domowe. Europę spustoszyły i pozbawiły ją pierwotnego znaczenia politycznego, jakie miała w XIX wieku. Europa właściwie rządziła światem. I na skutek tych dwóch wojen domowych tę pozycję Europa utraciła. Najlepszą tego ilustracją było to, że kreatorami powojennego porządku politycznego w Europie, mam na myśli porządek jałtański, były państwa właściwie pozaeuropejskie. Stany Zjednoczone były państwem amerykańskim, to jest państwo pozaeuropejskie,
Związek Sowiecki częściowo państwo europejskie, ale częściowo azjatyckie, więc to było mocarstwo tylko częściowo europejskie. Jedynym właściwie mocarstwem, państwem europejskim, które wzięło udział w kreowaniu porządku jałtańskiego, była Wielka Brytania, ale gwarantami tego porządku, trwałości tego porządku jałtańskiego nie była Wielka Brytania, tylko były Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, a więc państwa właściwie niezupełnie europejskie. I to było ilustracją politycznego upadku Europy. I no, wielu ludzi próbowało odbić się od tego dna i Europie powoli przywracać, jeśli już nie pierwotne znaczenie, bo to się wydawało niewykonalne, ale przynajmniej jakąś samodzielną pozycję. I taką pierwszą próbą była podjęta w 1950 roku Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która obejmowała Francję, Niemcy, to znaczy Niemcy Zachodnie, Republikę Federalną Niemiec i Benelux. Pierwsza taka próba kooperacji ekonomicznej, przynajmniej w zakresie właśnie surowca energetycznego, to znaczy wydobycia węgla i podstawowego surowca dla przemysłu maszynowego, to znaczy produkcji stali. To nie było ostatnie słowo, bo w 1958 roku wszedł w życie traktat rzymski. Traktat rzymski ustanawiający wspólny rynek, a więc pewną trwałą taką formę kooperacji ekonomicznej, polegającą między innymi na utworzeniu jednolitego obszaru celnego, no nie w całej Europie, ale w znacznej części Europy. I to był ten wspólny rynek. To był bardzo dobry pomysł, właśnie bardzo dobry eksperyment gospodarczy, który dał Europie potężny impuls rozwojowy. Zniesienie ceł zawsze daje dobre rezultaty i wspólny rynek też dał Europie potężny impuls rozwojowy, co wielu polityków europejskich, ideologów europejskich zachęciło do rozwinięcia tego eksperymentu, rozwinięcia trochę dziwacznego poprzez nałożenie na ten eksperyment ekonomiczny eksperymentu politycznego. Ale na ten eksperyment ekonomiczny jeszcze wcześniej się nakładały pewne inne eksperymenty ekonomiczne. Na przykład eksperyment ekonomiczny, który jest w tej chwili realizowany, a który wynikał z takiej prognozy demograficznej Organizacji Narodów Zjednoczonych sporządzonej w 1990 roku dla tak zwanej starej Unii, to znaczy Unii liczącej jeszcze 15 państw członkowskich. Ta prognoza stwierdzała, że społeczeństwa Unii Europejskiej starzeją się i ten proces nabiera własnej dynamiki coraz większej. No to każdy, kto był w Europie Zachodniej, to sobie z tego zdaje sprawę i zdano sprawę. W związku z tym, żeby Europa mogła utrzymać, żeby Unia Europejska mogła utrzymać socjal na dotychczasowym poziomie, będzie musiała, ta prognoza tak stwierdzała, będzie musiała w ciągu najbliższych 50 lat importować około 100 milionów ludzi do roboty, bo ktoś musi utrzymywać ten luksusowy przytułek dla starców. I przed kierownikami politycznymi Unii Europejskiej stanęło pytanie, no dobrze, ale skąd tych ludzi wziąć? Ludzi na świecie nie brakuje, z tym to nie ma problemu. Granice Unii Europejskiej aż trzeszczą pod naporem różnych ludzi, no ale wpuścić do Europy 100 milionów Arabów, to już teraz nie można zmrużyć oka, prawda? A co dopiero 100 milionów Arabów, w ogóle trzeba było spać na stojąco. 100 milionów Chińczyków, no też można, ale to nie są czasy powstania bokserów, kiedy Europa z Chińczykami robiła co chciała. Teraz są nuklearne Chiny, potęga gospodarcza. I z Chińczykami już wszystkiego robić nie można. No więc, a co zrobić, jeśli oni na przykład, jeśli 100 milionów Chińczyków zażądają praw politycznych? To przecież mogą przejąć rządy nad Europą. No i co wtedy zrobimy, prawda? Więc z tym się wiążą pewne ryzyka. Dlatego argusowe oko kierowników Unii Europejskiej obróciło się na wschód Europy, gdzie w środkowej i wschodniej Europie żyje 100 milionów łagodnych chrześcijan.
no, nie ma różnic cywilizacyjnych, jakichś takich nie do przezwyciężenia, nie ma różnic kulturowych, specjalnych, tylko trzeba ich skłonić. Trzeba stworzyć taki mechanizm, żeby oni chcieli tam jechać. No i taki mechanizm został stworzony. Taki mechanizm został stworzony, w związku z tym mamy do czynienia z emigracją dosyć liczną ludzi, tych łagodnych chrześcijan ze środkowo-wschodniej Europy do Europy Zachodniej. Oni tam pracują przy wytwarzaniu dóbr i usług. Część zarobionych w ten sposób pieniędzy przesyłają do krajów swojego pochodzenia. To jest ważny element siły nabywczej tych krajów, dzięki którym te kraje mogą kupować towary i usługi wytwarzane w Europie Zachodniej, a pieniądze wracają tam skąd przyszły. No czego chcieć więcej? To jest samograj ekonomiczny. No i takie i to funkcjonuje. To jest ten jeden eksperyment nałożony na wspólny rynek. Drugim eksperymentem, zanim przejdę do omawiania drugiego eksperymentu, to muszę taką uwagę natury ogólnej przedstawić. Otóż państwa dzielą się na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Czym różni się państwo poważne od państwa pozostałego? Tym, że państwo poważne potrafi zdefiniować swój interes państwowy, a kiedy raz to zrobi, to już go realizuje bez względu na okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne. Natomiast państwo pozostałe albo nie potrafi zdefiniować własnego interesu państwowego i zatasza się od ściany do ściany. Zaś to, jaki tam pomysł mu przyjdzie do głowy, jaka idea fix. Albo nawet i potrafi, ale bardzo szybko o tym zapomina i też zatacza się od ściany do ściany, w zależności od tego, kto je w którą stronę popchnie. No i przykładem państwa poważnego są Niemcy. Zilustruję to na konkretnym przykładzie. Otóż w drugiej połowie XIX wieku, kiedy nastąpiła forsowna industrializacja Niemiec, taka rewolucja przemysłowa w Niemczech, bardzo szybko ujawniła się bariera surowcowa. No, terytorium niemieckie nie jest zbyt szczodrze wyposażone przez naturę i ta bariera surowcowa szybko sobie dała znać. Reakcją na ujawnienie się bariery surowcowej, reakcją niemieckich elit, było stworzenie koncepcji gospodarki wielkiego obszaru. Ta koncepcja gospodarki wielkiego obszaru w największym skrócie i uproszczeniu sprowadzała się do tego, że Niemcy powinny kontrolować politycznie obszar kilkakrotnie większy od własnego terytorium państwowego, żeby usunąć te ograniczenia wynikające z bariery surowcowej, żeby zapewnić odpowiednie warunki rozwoju własnej gospodarki, a przemysłu w szczególności. I w 1915 roku ta ogólnikowa siłą rzeczy koncepcja gospodarki wielkiego obszaru została skonkretyzowana w postaci projektu Mitteleuropa. Projekt Mitteleuropa zakładał, to już był sformułowany w drugim roku I wojny, zakładał utworzenie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim, utworzenie państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów, o gospodarkach, uwaga, uwaga, niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Centrum ekonomiczne miało być tam. Tutaj miało być tylko takie obrzeże. Ponieważ w 1918 roku Niemcy wojnę przegrały, w każdym razie wszystkim się wtedy tak wydawało, że przegrały, bo późniejszy rozwój wydarzeń już pozwala na różne wątpliwości, to na obszarze Europy Środkowej powstały państwa naprawdę niepodległe, które podjęły próbę budowy gospodarek, no może nie od razu konkurencyjnych, bo to nie było takie łatwe, żeby zbudować z niczego gospodarkę konkurencyjną wobec niemieckiej, ale gospodarek niezależnych od gospodarki niemieckiej. Między innymi Polska taką próbę podjęła, budowa Gdyni, budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, wojna celna niemiecko-polska, to były takie ilustracje tych usiłowań. Druga wojna światowa i podział Europy przez żelazną kurtynę, no wszystkie te procesy zahamowały, ale kiedy Niemcy odzyskały swobodę ruchów w Europie, a nastąpiło to 12 września 1990 roku, kiedy to w Moskwie został podpisany traktat 2+4, to znaczy cztery mocarstwa poznańskie
i dwa państwa niemieckie, traktat 2 plus 4 likwidował okupację Niemiec, bo Niemcy do 12 września 1990 roku były formalnie okupowane. Traktat 2 plus 4 likwidował okupację Niemiec, przez co stwarzał warunki do zjednoczenia Niemiec, to znaczy do wchłonięcia przez Republikę Federalną Niemiec sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli tak zwanej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. No i tak się stało. I Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, kiedy okupacja została zlikwidowana, okupacja Niemiec, natychmiast podjęły próbę tworzenia warunków politycznych dla realizacji projektu Mitteleuropa z roku 1915, bo nikt o tym nie zapomniał. No i 1 maja 2004 roku te niemieckie starania zakończyły się całkowitym powodzeniem. 9 państw środkowoeuropejskich zostało przyjętych, przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc do przedsięwzięcia, którego Niemcy są politycznym kierownikiem. I natychmiast się rozpoczęło realizowanie projektu Mitteleuropa z roku 1915 i obecnie między innymi nasze terytorium państwowe jest w tym kierunku dosyć intensywnie przekształcane. Wielu ludzi się dziwuje, że właściwie teraz w Polsce nie można by nawet aspiryny produkować samodzielnie. Dlaczego? No ano właśnie dlatego. To nie jest, nie dzieje się samo przeszcze, nie jest to jakiś dopust boski, tylko jest to rezultat oddziaływania na nasze państwo, państwa poważnego. Zatem można powiedzieć, że Niemcy po 90 latach wygrały pierwszą wojnę światową, bo jeżeli przystąpiły do realizacji ówczesnych celów wojennych, no to znaczy, że wygrały. A że po 90 latach, no to cóż, wojny trwają dłużej niż działania wojenne. Warto w związku z tym przypomnieć, że pierwsza wojna światowa zakończyła się definitywnie stosunkowo niedawno, bo 3 października 2010 roku. 3 października 2010 roku Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. A druga jeszcze nie. To tylko działania wojenne się zakończyły, natomiast jeszcze się nie zakończyła definitywnie. W związku z tym wiele jeszcze niespodzianek może nas czekać. Proszę Państwa, więc tak wyglądają te eksperymenty ekonomiczne. Unia Europejska jako eksperyment ekonomiczny. Te pierwotne impulsy korzystne dla Europy niezwykle, które nadał jej wspólny rynek, a więc utworzenie jednolitego obszaru celnego obejmującego część Europy, na skutek nałożenia na ten projekt ekonomiczny, projektu politycznego, te pozytywne impulsy są obecnie wygaszane. Najlepszą ilustracją tego procesu wygaszania jest kryzys ekonomiczny w strefie euro. Strefa euro miała chronić Europę przed kryzysami, a okazało się, że kryzys wybuchł właśnie tam. Nie jest to przypadek. Jak mawiał Stefan Kisielewski, świętej pamięci, to nie kryzys, to rezultat. Nałożenia tego eksperymentu politycznego na pierwotny, słuszny i pożyteczny eksperyment ekonomiczny, który doprowadził do niebywałej biurokratyzacji, do niebywałego przeregulowania gospodarki europejskiej, co spowodowało wytracenie tych impulsów rozwojowych. Proszę Państwa, warto się zatrzymać nad tym eksperymentem politycznym. Otóż podstawowym dokumentem, który określa charakter tego eksperymentu politycznego, jest Traktat Lizboński. Traktat Lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, no i z tego samego dnia pojawił się na arenie międzynarodowej nowy podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Unia Europejska. Bo Unia Europejska formalnie istnieje właśnie od 1 grudnia 2009 roku. Wcześniej istniały wspólnoty europejskie, rozmaite traktatowe wspólnoty europejskie, a Unia Europejska to był taki skrót myślowy. Natomiast Unia Europejska faktycznie jako nowy podmiot prawa międzynarodowego zaistniała i istnieje od 1 grudnia 2009 roku.
I to jest najważniejsze postanowienie traktatu lizbońskiego, kreowanie tego nowego podmiotu prawa międzynarodowego, nowego państwa. Właściwie nowego państwa o charakterze Imperium Europejskiego. Przy tej okazji bardzo wiele osobistości, również zażywających reputacji autorytetów moralnych, przekonywało nas intensywnie, że Unia Europejska nie jest państwem. Jest to o tyle dziwne, no już pomijając takie bardzo gorące zaangażowanie w tę sprawę, bo też wymaga wyjaśnienia, ale to o tym za chwilę. Jest to o tyle dziwne, że Unia Europejska spełnia wszystkie atrybuty państwa, wszystkie co do jednego. Ma terytorium, bo ma zewnętrzne granice, o czym łatwo się przekonać, kiedy ktoś pojedzie do Terespola i tam widać, że to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Ma ludność, dlatego że wszyscy obywatele państw członkowskich, krajów członkowskich Unii Europejskiej mają, nawet jak o tym nie wiedzą, to są obywatelami Unii Europejskiej. Mają obywatelstwo Unii. Dotychczas obywatelstwo było kojarzone wyłącznie z państwem. No i jest. Nie można być obywatelem Organizacji Narodów Zjednoczonych albo na przykład obywatelem UNESCO, czyli jak innych organizacji, bardzo czcigodnych organizacji międzynarodowych. Obywatelstwo jest związane z państwem. Jest się obywatelem jakiegoś państwa. Więc jeżeli mamy obywatelstwo Unii Europejskiej, to znaczy, to jest poszlaka bardzo poważna, wskazująca na to, że Unia Europejska jest państwem. Unia Europejska ma władzę. No teraz są wybory do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski wbrew swojej nazwie nie jest organem władzy ustawodawczej Unii Europejskiej. To jest taki demokratyczny kwiatek do biurokratycznego kożucha. To musi być, bo inaczej już by był całkowity deficyt demokracji w Unii, więc żeby było ładniej, to taki organ jest. To mniej więcej teraz się wymyśla na niego różne kompetencje, tak jak Państwo pamiętacie, pani Julia Pitera została ministrem zwalczania korupcji, potem trzeba było wymyślić jej jakieś kompetencje. Ona sama nie wiedziała, co ona ma robić, jakie właściwie, jak się ten urząd nazywa i tak dalej, nie była pewna do końca. No więc to tak jest trochę z Parlamentem Europejskim. On ma takie dwie kompetencje rzeczywiście stanowiące, bo nie ma inicjatywy ustawodawczej, żadnych tam aktów prawnych nie kreuje. Ma dwie kompetencje stanowiące, to znaczy może przyjąć albo odrzucić budżet Unii Europejskiej. Nie wolno mu wprowadzać żadnych poprawek. Może albo przyjąć, albo nie przyjąć. Nie wolno mu dyskutować nad tym budżetem. No i może albo przyjąć, albo nie przyjąć skład Komisji Europejskiej, czyli rządu Unii Europejskiej, władzy wykonawczej. I też nie wolno mu wymieniać poszczególnych komisarzy. Może albo w całości przyjąć, albo w całości nie przyjąć. Raz się zdarzyło, że nie przyjął. Oczywiście skorzystał z tego uprawnienia. No a poza tym Parlament Europejski może uchwalać rozmaite rezolucje przeciwko trzęsieniom ziemi i tak dalej. Może pisać petycje. No petycje to i my możemy pisać na Berdyczów, prawda, i tak dalej. Wszystko. Tu akurat mamy takie same kompetencje jak Parlament Europejski, chociaż nikt nas do niego nie wybiera. Ale to pokazuje, że Parlament Europejski to jest bardzo kosztowny. Włodzimierz Bukowski twierdzi, że to jest bardzo najkosztowniejszy obóz cygański w Europie. Bo jeździ tam między Strasburgiem a Brukselą, pakują te wszystkie akta, te wszystkie papieżyska tam, no i wszyscy tam. Jednakże najkosztowniejszy obóz cygański w Europie. Proszę Państwa, więc Parlament Europejski. Jest Komisja Europejska, czyli rząd, władza wykonawcza, bo władzą ustawodawczą Unii Europejskiej jest Rada Unii Europejskiej. To jest władza ustawodawcza, to produkuje akty prawne. Ma władzę wykonawczą, ma też prezydenta, pan Van Rompuy, on tam ma inny tytuł, taki człowieczek sobie, ale to on jest faktycznie prezydentem Unii Europejskiej. Ma ministra spraw zagranicznych, pani baronowa Ashton. Ona trochę podobna do konia jest, to ona jest ministra spraw zagranicznych. Ma przedstawicielstwa dyplomatyczne za granicą, więc wszystko. Ma władzę sądowniczą. Władzą sądowniczą Unii Europejskiej jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu,
którego orzeczenia mają dla krajów członkowskich charakter źródeł prawa, więc to są bardzo poważne konsekwencje takich orzeczeń. Wreszcie Unia Europejska ma bank centralny, walutę. Charakterystyczne jest może to, tym się różni waluta unijna od innych wszystkich walut, że banknoty wszystkich innych krajów są podpisane przez prezesa banku centralnego i skarbnika, a banknoty Europejskiego Banku Centralnego nie są przez nikogo podpisane. Jak ktoś ma, to niech sprawdzi. Nikt nie bierze na to odpowiedzialności. To ciekawa rzecz. Warto na to zwrócić uwagę. Otóż ma organy śledcze, to znaczy ma prokuraturę w postaci Eurojustu, ma policję w postaci Europolu, no i ma w zalążkowej postaci siły zbrojne, to znaczy tak zwaną Unię Zachodnioeuropejską. To jest kilka pokoi tam w Brukseli, ale to się w każdej chwili może rozwinąć. Europejskie siły zbrojne, niezależne od poszczególnych krajów członkowskich, tylko europejskie siły zbrojne. Zresztą pan prezydent Komorowski na szczycie w Monachium w ubiegłym roku taki pomysł poparł, utworzenia Zjednoczonego Dowództwa Operacyjnego, to znaczy Sztabu Generalnego Europejskich Sił Zbrojnych. Ten sztab musi kimś dowodzić. Konsekwencją utworzenia takiego, powołania takiego Zjednoczonego Dowództwa Operacyjnego byłoby konieczność powołania armii, no bo inaczej to śmieszne tylko rzeczy. Wspominam o tym wszystkim, żeby pokazać, że Unia Europejska rzeczywiście ma wszystkie atrybuty państwa. Ale mądrale przekonują nas, że Unia państwem nie jest. Dlaczego? Ano dlatego, że gdyby przyznali, że Unia państwem jest, trzeba by było odpowiedzieć na kłopotliwe pytanie, jaki w takim razie jest od 1 grudnia 2009 roku prawno-międzynarodowy status państw członkowskich. Czy one są niepodległe, czy już nie? Dotychczasowe doświadczenie historyczne poucza nas, że żadna część składowa jakiegokolwiek państwa, a kraje członkowskie są częściami składowymi tejże całości, żadna część składowa jakiegokolwiek państwa nie była niepodległa. Ona mogła mieć jakiś zakres autonomii, większy albo mniejszy, ale niepodległa nie była. Przeciwnie, podlegała władzom tego państwa jako jego część składowa. No mamy teraz bardzo dobry przykład na Ukrainie, kiedy tam powstają te republiki Doniecka i Ługańska. Nikt ich nie chce uznać, dlatego że wszyscy je uważają za część składową Ukrainy. Bo żadnej niepodległości mowy być nie może, prawda? Niepodległości, znaczy tej aneksji Krymu nikt nie chce uznać i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje, że rzeczywiście nawet i teraz części składowe poszczególnych państw nie są uważane za niepodległe, tylko najwyżej jakieś tam, jakimś zakresem autonomii obdarzone. Muszę od razu powiedzieć, że jeśli tak, no to oznaczałoby to, że kraje członkowskie Unii Europejskiej, ratyfikując traktat lizboński, którego konsekwencją było utworzenie tego nowego podmiotu prawa międzynarodowego pod nazwą Unia Europejska, dobrowolnie wyrzekły się niepodległości państwowej. Muszę od razu powiedzieć, że to nie musi być coś złego, takie wyrzeczenie się niepodległości. To nie musi być nic złego. W 1569 roku dwa państwa wyrzekły się odrębnej niepodległości po to, żeby utworzyć nowe państwo pod nazwą Rzeczpospolitej Opolga Obojga Narodów. Mówię o Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim. I 1569 rok to jest Unia Lubelska. Nic złego się nie stało. Ale nie mówmy, że to nie jest rzeczenie niepodległości. Możemy powiedzieć, że to dobrze, że Polska i inne państwa się rzekły niepodległości, ale nie mówmy, że tak się nie stało, bo to obraża ludzką inteligencję po prostu. Zaprzeczanie faktom oczywistym. No i nie wiem w jakim celu, no chyba, że jest coś do ukrycia, że to niedobrze, że tej niepodległości jest mi się wyrzekli. Chyba i te autorytety moralne sobie zdają z tego sprawę i tak próbują nam robić wodę z kozłów, że to nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Proszę Państwa, oprócz kwestii niepodległości pojawia się inna, nie mniej ważna kwestia, mianowicie suwerenności państwowej. Co to jest ta suwerenność państwowa? Nie wdając się w jakieś takie naukowe tam rozważania bardzo wzniosłe,
Powiem tak, że suwerenność państwowa to jest zdolność państwa do samodzielnego określania własnych praw, samodzielnego ustanawiania własnych praw. To nie ma gwarancji, że te prawa będą mądre, pożyteczne i tak dalej, mogą być głupie, szkodliwe, ale chodzi o to, że samodzielnie to państwo kreuje te prawa, ustanawia. Tę zdolność można rozwinąć, można ją posiąść, niektóre państwa posiadają w stopniu wyższym. Nie tylko mają zdolność ustanawiania własnych praw w obrębie swoich granic, ale mają zdolność ustanawiania i egzekwowania własnych praw również poza swoimi granicami. I taką zdolność nazywamy mocarstwowością, a takie państwa mocarstwami. Więc niektóre państwa nie mają suwerenności, znaczy nie tworzą samodzielnie własnych praw, nie ustanawiają. Inne są suwerenne, to znaczy samodzielnie ustanawiają własne prawa i niektóre są mocarstwami, ustanawiają prawa dla jeszcze właśnie tych państw niesuwerennych, one się muszą ich słuchać i tylko tam zewnętrzne objawy suwerenności tam do przezrzeczności zostawiają. Tam tych wszystkich umiłowanych przywódców traktują tam z referencją i tak dalej, ale tak naprawdę to wiadomo, że to jest tylko fikcja. Z uprzejmości, tak, przez politykę, jak to pan Zagłowa mówi, takich traktują. Proszę państwa, więc na tym polega suwerenność. Jak traktat lizboński podchodzi do kwestii suwerenności państwowej? W bardzo ciekawy sposób. Mianowicie traktat lizboński formułuje tak zwaną zasadę przekazania, która mówi, że Unia Europejska ma tylko takie kompetencje, jakie przekażą jej państwa członkowskie. Z zasady przekazania wynikałoby, że suwerenność polityczna w Unii Europejskiej byłaby podzielona, bo Unia Europejska sama już decyduje o tym, jaki użytek zrobić z kompetencji przekazanych. Państwa członkowskie już tutaj nie mieszają się. To już władze Unii Europejskiej same decydują o tym, więc są suwerenne w tym zakresie. Ale państwa członkowskie w myśl zasady przekazania nie traciłyby całkowitej suwerenności, bo to jednak one decydują, które kompetencje przekazać, a których nie. Jak już je przekażą, to już są przekazane, już przepadło. Ale no, mogą niektórych nie przekazać. Więc wynikałoby z tego, że w Unii Europejskiej suwerenność polityczna jest podzielona. Czy to jest w ogóle możliwe? Jest. Jest. Tak funkcjonowała Europa w średniowieczu. Na tym właśnie polegał feudalizm polityczny, że suwerenność polityczna była podzielona. Wyjaśnię to na przykładzie. W średniowieczu władca był uważany teoretycznie za właściciela całego państwa. Ale kiedy wydzielał ze swojego państwa lędno dla swojego wasala, to wprawdzie nadal pozostawał właścicielem również tego lędna wydzielonego, ale już się dobrowolnie się ograniczał, już się nie wtrącał w administrowanie tym lędnem. Ten wasal miał wobec swojego suwerena różne obowiązki, tam militarne, fiskalne, moralne nawet i tak dalej, ale dopóki nic się nie działo, dopóki się nie sprzeniewierzył tym obowiązkom, to ten suweren się nie wtrącał w administrowanie lędnem. Jak się sprzeniewierzył, no to mógł mu to lędno odebrać, bo był nadal właścicielem tego państwa. Więc tutaj suwerenność była podzielona między wasala i tego suwerena. Jeżeli na terenie lędna były miasta, no to one miały własne prawa, własną władzę, własne sądownictwo, które miało dosyć szerokie uprawnienia, nawet do wymierzania kary śmierci, czyli tak zwana Magdeburgia. A więc i ten lędnik administrujący lędnem do tego się nie wtrącał. Chyba że się miasto zbuntowało. No to wtedy wójta, tak jak wójta gdańskiego, ścinano mu głowę i kończyło się, wszystko wracało do normy. Jeżeli na terenie miasta był uniwersytet, no to nawet dzisiaj są jeszcze takie relikty tej autonomii, ale uniwersytet miał autonomię, a władze miejskie się nie wtrącały w zarządzanie uniwersytetem. No i wreszcie taki słoń w menażerii, jak Kościół katolicki. Ogromny zakres suwerenności miał. Własne prawa, to i dzisiaj ma własne prawa, a własne sądownictwo, tylko tyle, że ono miało wtedy znacznie szersze
kompetencje. Osoby duchowne nawet w sprawach karnych nie podlegały sądowi, sądom państwowym, tylko podlegały sądom duchownym, więc zakres suwerenności był całkiem duży, prawda? Nawet i, no i jeszcze funkcjonujące w obrębie Kościoła katolickiego niektóre zakony były suwerenne i zresztą do dzisiaj są suwerenny zakon maltański na przykład. A więc widzimy, że suwerenność w Europie średniowiecznej była podzielona, no i nic się złego nie działo, prawda? Skoro raz ten eksperyment się udał, to znaczy, że jest to możliwe. Bolesław Piasecki mówi, co istnieje, to jest możliwe. Otóż, proszę Państwa, problem polega na tym, że traktat lizboński formułuje jeszcze jedną zasadę, mianowicie zasadę lojalnej współpracy, która całkowicie podważa i właściwie unieważnia zasadę przekazania. Zasada lojalnej współpracy głosi, że państwo członkowskie musi powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Właśnie jest użyty taki tryb przypuszczający, mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Ponieważ chodzi o cele Unii Europejskiej jako Unii, to jest oczywistą rzeczą, że ocena czy działanie jakieś może tym celom, mogłoby tym celom zagrozić czy nie, należy do wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej, a nie do kompetencji któregokolwiek państwa członkowskiego. To niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych. Krótko mówiąc, zasada lojalnej współpracy podważa całkowicie zasadę przekazania i sprawia, że suwerenność polityczna jest systematycznie wypłukiwana z państw członkowskich. Z wyjątkiem jednego państwa, mianowicie Republiki Federalnej Niemiec. Kiedy bowiem Republika Federalna Niemiec miała ratyfikować traktat lizboński został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe pod zarzutem jego niezgodności z niemiecką konstytucją. Trybunał w Karlsruhe orzekł, że wprawdzie traktat lizboński nie jest sprzeczny z konstytucją Republiki Federalnej Niemiec, ale uzależnił zgodę na ratyfikowanie tego traktatu przez niemieckiego prezydenta od uchwalenia takiej ustawy organicznej, bardzo krótkiej. Ona stwierdzała, że żadne prawo nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez uprzedniego zatwierdzenia go przez połączone izby niemieckiego parlamentu Bundestag i Bundesrat. Jakie są konsekwencje tego zastrzeżenia? I taka ustawa została uchwalona, prezydent ratyfikował traktat lizboński. Tylko Niemcy zrobiły takie zastrzeżenie. Jakie są praktyczne konsekwencje tego zastrzeżenia? Otóż takie, że Republika Federalna Niemiec może forsować jakieś rozwiązanie prawne na terenie Unii Europejskiej, czyli na poziomie ponadnarodowym, je przeforsuje. I ono wejdzie w życie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a w Republice Federalnej Niemiec nie. A to znaczy, że tylko Republika Federalna Niemiec zachowuje suwerenność polityczną w Unii Europejskiej, czyli jest politycznym kierownikiem. Zapewniła sobie w ten sposób status politycznego kierownika Unii Europejskiej. Oto jest kolejna ilustracja, że państwa dzielą się na poważne i pozostałe. Proszę Państwa, w odróżnieniu od, i to są te konsekwencje uchwalenia traktatu lizbońskiego, pan prezes Kaczyński niedawno w ramach, że tak powiem, duraczenia opinii publicznej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wysunął taki pomysł, wystąpił z takim pomysłem, żeby do konstytucji wpisać, że Polska jest wolna. Bardzo dobry pomysł, podobnie jak wszystkie inne. Tyle tylko, że gdyby państwa stawały się wolne od tego, że sobie to wpiszą w konstytucję, to świat już dawno byłby rejem. Bo przecież w ten sam sposób można by rozwiązywać inne problemy, na przykład wpisać do konstytucji, że w państwie panuje dobrobyt, a obywatele są szczęśliwi. Niestety, można oczywiście tak wpisać, bo papier wszystko przyjmie, ale to niestety żadnych takie zaklęcia się nie sprawdzają, nie przekładają się na rzeczywistość.
Dlaczego taki pomysł akurat teraz? No, najwidoczniej dlatego, że pojawiły się jakieś wątpliwości. Czy Polska jest aby na pewno wolna, czy może już nie jest. No ale o tym to trzeba było myśleć przed ratyfikacją. Teraz to już nie ma o czym myśleć. Można na co najwyżej z Unii Europejskiej wystąpić. Bo traktat lizboński w odróżnieniu od traktatu akcesyjnego, który nie zawierał żadnych procedur wypowiadania tego traktatu, więc obowiązywały ogólne procedury wynikające z konwencji wiedeńskiej z 1968 roku prawa traktatowego. Traktat akcesyjny był traktatem wielostronnym. Traktat wielostronny też można wypowiedzieć, ale za zgodą wszystkich jego sygnatariuszy. Jak jeden się nie zgodzi, to pamięć, to nie można wypowiedzieć. Także warto było o tym pamiętać, kiedy podpisywany ten traktat akcesyjny. No ale już co się stało, że nie odstanie. Możemy tylko melancholijnie sobie westchnąć, żeśmy tego nie, o to nie zadbali zawczasu. Proszę Państwa, traktat lizboński, tak jak powiedziałem, ustanawia procedurę występowania z Unii Europejskiej, ale zanim przejdę do omawiania tej procedury, to chciałbym jeszcze przedstawić Państwu inną instytucję z traktatu lizbońskiego, bo bez niej, bez poznania tej instytucji traktatu lizbońskiego, która nazywa się klauzulą solidarności, nie moglibyśmy zrozumieć całej dowcipnej finezji tej procedury występowania z Unii. Bo to jest niezwykle finezyjna i dowcipna. Otóż klauzula solidarności przypomina starą, poczciwą doktrynę Breżniewa. Starsi z Państwa może pamiętają, że doktryna Breżniewa mówiła o ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych. Państwa socjalistyczne były suwerenne, no nie wiem, kto powątpiewał, że mu tam natychmiast pokazano ruski miecząc, ale przede wszystkim były socjalistyczne. Więc jeśli ustrój socjalistyczny w jakimś państwie socjalistycznym był zagrożony, to wtedy inne państwa socjalistyczne, przechodząc do porządku nad jego suwerennością, mogły udzielić mu tak zwanej bratniej pomocy. No i w 1968 roku pięć państw Układu Warszawskiego udzieliło bratniej pomocy Czechosłowacji, usuwając zagrożenia dla ustroju socjalistycznego w tym państwie. Traktat lizboński oczywiście o socjalizmie nie mówi ani słowa. Ale przecież nie tylko socjalizm może być zagrożony. Zagrożona może być również demokracja. Więc jeśli w jakimś kraju członkowskim Unii Europejskiej zagrożona jest demokracja, to wtedy Unia Europejska może takiemu krajowi, oczywiście na jego prośbę, udzielić bratniej pomocy w celu usunięcia zagrożeń dla demokracji. W tym sensie ta klauzula solidarności, tak to się tak nazywa w traktacie lizbońskim, ona jest podobna do starej, poczciwej doktryny Breżniewa. No i teraz przechodzę do omawiania procedury występowania z Unii. Proszę Państwa, jeśli jakieś państwo chce wystąpić z Unii Europejskiej, no to składa wniosek o wystąpienie z Unii i ten wniosek staje się przedmiotem negocjacji na temat warunków wystąpienia tego państwa z Unii. Skoro rozpoczynają się negocjacje, to mamy dwie możliwości. Albo doprowadzą do porozumienia, albo nie. Przecież nie wszystkie negocjacje kończą się porozumieniem, niektóre się kończą wojną, prawda? Ale powiedzmy, że doprowadziły do porozumienia. To wtedy to porozumienie jest przedstawiane do zatwierdzenia Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, to jest trzecia jego kompetencja. I znowu mamy dwie możliwości. Albo zatwierdzą, albo nie zatwierdzą. Ale powiedzmy, że zatwierdzili. No to wtedy to państwo występuje z Unii Europejskiej na warunkach ustalonych tym zatwierdzonym porozumieniem i w porządku. Co się dzieje, kiedy albo negocjacje nie doprowadziły do porozumienia, albo nawet doprowadziły, ale to porozumienie nie zostało potem zatwierdzone? To takie państwo też może wystąpić z Unii Europejskiej, ale dopiero po 2 latach. I gdybyśmy nie wiedzieli, nic nie słyszeli o klauzuli solidarności, to byśmy bezskutecznie zachodzili w głowę, po co te 2 lata są potrzebne i komu i na co. Ale ponieważ już znamy klauzulę solidarności, no to możemy się domyślić, o co tu chodzi. Proszę Państwa, skąd możemy wiedzieć, czy w jakimś kraju członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji?
No, najlepszym dowodem, że wystąpiło tam zagrożenie dla demokracji, jest ten wniosek o wystąpienie z Unii. Od razu widać, że demokracja w tym kraju jest poważnie zagrożona. Mało tego, że źródłem tego zagrożenia jest rząd tego państwa. I tu już możemy lepiej zrozumieć, po to są te dwa lata. Te dwa lata są po to, żeby w tym kraju, którego rząd złożył taki wniosek, pojawił się oddolny, bezinteresowny ruch płomiennych obrońców demokracji, który jak już się pojawi, to wystąpi do Unii Europejskiej z rozpaczliwym wołaniem: ratujcie nas! No czyż Unia Europejska może pozostać głucha na takie wołanie szczerych demokratów, serca grojącego? No jasne, że nie można. I nie pozostanie, to nie mieli tutaj żadnych wątpliwości. W jaki sposób możemy stwierdzić, że zagrożenia dla demokracji ustały? Ano w taki sposób, że rząd, nowy rząd, jaki zostanie utworzony w tym kraju członkowskim dzięki bratniej pomocy Unii Europejskiej, pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to wycofa ten wniosek. To wycofa ten wniosek, prawda? I w ten sposób zyskamy całkowitą pewność, że wszelkie zagrożenia dla demokracji ustąpimy. Także widzimy, że to jest bardzo dowcipne, finezyjne rozwiązanie. Procedura prawa wychoda w połączeniu z klauzulą solidarności, no i ten tempus deliberandi dwa lata, to akurat przez dwa lata to można bardzo wiele rzeczy zrobić. Ileż majdanów można zorganizować i tak dalej. Już teraz to lepiej wiemy po tych wydarzeniach na Ukrainie. No już nie mamy złudzeń, co tu można zrobić. Oczywiście to nie są żadne wojny, to są tylko operacje pokojowe w celu ratowania demokracji. Nie są to żadne akty agresji. Proszę Państwa, i to jest ten, taka jest mniej więcej treść tego eksperymentu politycznego. I wreszcie przechodzę do trzeciego eksperymentu, eksperymentu ideologicznego. Europejskie imperium musi mieć jakąś ideologię polityczną, która uzasadnia samo jego istnienie i posłuszeństwo państw członkowskich wobec władz tego imperium, wobec władz imperialnych. Co może być taką ideologią polityczną? W sposób negatywny, to znaczy, co nie może być taką ideologią polityczną, wyjaśnił nam to kanclerz Gerhard Schröder na wiosnę 2000 roku, kiedy w Gnieźnie, taktownie wyjechawszy naprzeciw, spotkał się z pięcioma przedstawicielami pięciu państw środkowoeuropejskich i wyjaśnił im, powiedział im, jak będzie. Jak jest i jak będzie. Otóż powiedział im między innymi, że Unia Europejska będzie zwalczać agresywne nacjonalizmy. No, to Unia Europejska będzie oceniała, które są agresywne, a które nie. To ja jestem przekonany, że uznane za agresywne nacjonalizmy zostaną nacjonalizmy krajów słabszych i głupszych. Natomiast nacjonalizm kraju mądrzejszego i poważnego będzie uważany za nieagresywny, tylko właśnie taki. Proszę Państwa, już mamy pierwszą próbę takiego eksperymentu. Pani Anna Applebaum udzieliła dyspensy nacjonalizmowi ukraińskiemu. Właśnie powiedziała, że nacjonalizm w Ukrainie jest potrzebny jak powietrze. No, okazuje się, że są nacjonalizmy pożyteczne i szkodliwe. O, to jest drugi nacjonalizm, pożydowski. Pożydowski jest oczywiście pożyteczny jak najbardziej. Proszę zwrócić uwagę, że skupiska, że środowiska żydowskie w krajach swojego osiedlenia zwalczają nacjonalizm. Natomiast same organizują się na zasadzie nacjonalistycznej. Wiedzą, co dobre. Wiedzą, co dobre. Zachowują się, no nie zupełnie jak pies ogrodnika, bo pies ogrodnika to sam nie zje i nikomu nie da, oni sami zjedzą, ale nikomu nie dadzą, sami by zjedli oczywiście. To wszystko wyda. Proszę Państwa, więc wiemy, że ale nacjonalizm jako taki, bo ten nacjonalizm dla państwa poważnego, czy będzie inaczej nazywał oczywiście, nigdy się nie wyjaśnia nacjonalizm, co skądinąd jest słuszne, bo nacjonalizm by rozsadza Unię Europejską. W ogóle przypomnę, co to jest nacjonalizm. Przypisywane mu są cechy demoniczne, a to niesłusznie.
Niesłusznie. Bo nacjonalizm to jest pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwie. Ten pogląd w niektórych sytuacjach jest słuszny, w innych nie. Bo na przykład no, poza Ottonem Bismarckiem, który uważał, że naród polski to nie powinien się politycznie organizować w państwie, to absolutnie. On nam odmawiał takiego przywileju. Ale poza takimi wrogami naszego narodu, jak kanclerz Bismarck, to inni nam tego prawa tak nie odmawiają, a przynajmniej nie robią tego tak ostentacyjnie. Więc w tym przypadku, akurat w przypadku Polaków jako wspólnoty etnicznej, nacjonalizm jest całkiem oczywista oczywistość, prawda? Natomiast no, oprócz tego są inne wspólnoty etniczne, na przykład górale, czy kurpie, czy no, nie wiem, tam Podlasianie i tak dalej, czy Kaszubi. No i czy oni też się powinni politycznie organizować państwo? Oni sami mają wątpliwości, czy powinni. Uważam, że nie powinni. Więc ten pogląd jest w pewnych sytuacjach słuszny, w pewnych nie. Natomiast nie ma jakichś cech demonicznych. Cechy demoniczne pojawiają się w przypadku ekscesu nacjonalizmu, który nazywamy szowinizmem. I najlepiej to wyjaśnić, używając analogii ze stosunkami rodzinnymi. Nacjonalizm można porównać do troski ojca rodziny o własne dzieci. On uważa, że w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za własne dzieci, bo to są jego dzieci, a inne dzieci to mają swoich rodziców i oni są w pierwszej kolejności za nie odpowiedzialni, a on dopiero w drugiej tam o te cudze dzieci. I to jest jak gdyby też naturalny pogląd. Natomiast szowinizm jest pewnym krokiem dalej. I tu się właśnie pojawia demoniczny rys. Mianowicie, gdyby tak troskliwy ojciec rodziny w trosce o zapewnienie lepszego startu własnym dzieciom zaczął cudze dzieci mordować. No to cóż, mamy rys demoniczny rzeczywiście. Ale mówię, sam nacjonalizm bez tego ekscesu demoniczny nie jest. No ale rzeczywiście nacjonalizm rozsadzałby Unię Europejską, gdyby przynajmniej tym narodom europejskim przyznać prawo do politycznego organizowania się w państwo, no to prędzej czy później to doprowadziłoby to do rozsadzenia Unii Europejskiej, tak jak doprowadziło to, jak nacjonalizm doprowadził do rozsadzenia monarchii austriackiej w 1918 roku. Więc tu jak gdyby niechęć nacjonalizmu ze strony władz Unii Europejskiej jest zrozumiała. Ale tym bardziej intrygujące staje się pytanie, to co, skoro nacjonalizm nie, bo nie, to co będzie, czy co jest ideologią polityczną Unii Europejskiej. Bardzo dobrym kandydatem na ideologię polityczną Unii Europejskiej mogłoby być chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo wprawdzie jest religią, ale religie, nie przestając być religiami, bardzo dobrze pełnią funkcję ideologiczną i chrześcijaństwo taką funkcję ideologiczną w średniowieczu pełniło w Europie. Na bardzo dobrym skutkiem. Nie przestając być religią. Na naszych oczach współcześnie taką funkcję ideologiczną, nie przestając być religią, pełni islam. Islam jest religią, a jednocześnie jest bojowym sztandarem arabskiej, nie tylko arabskiej emancypacji, prawda? W pełni funkcji ideologicznej, więc jest to możliwe. Ale widzimy, że nawet takie niewinne wzmianki o roli chrześcijaństwa w kreowaniu tożsamości europejskiej są starannie usuwane ze wszelkich dokumentów unijnych. Nie jest to niczyj prywatny bzik, tylko wyraźne stanowisko, to ta niechęć jest wyraźnie widoczna. No to tym bardziej intrygujące pojawia się pytanie, to co ma być tą ideologią dominującą w Unii Europejskiej. Znam odpowiedź. Dominującą ideologią w Unii Europejskiej jest marksizm kulturowy, czyli tak zwana polityczna poprawność. I jeśli Państwo pozwolą, to kilka słów o tym, bo to jest ważne, bo z tym mamy do czynienia. Nawet powiem więcej, że jesteśmy trochę bezradni wobec tej ofensywy. Otóż to marksizm kulturowy jest alternatywną strategią rewolucji komunistycznej.
Bo my znamy jedną strategię rewolucji komunistycznej, a nie strategię bolszewicką. To my znamy. Bo tamta się jeszcze, tamta się dokonała, myśmy ją na własnej skórze odczuli, więc ją znamy. Przypomnę, strategia bolszewicka rewolucji komunistycznej polega na gwałtownej zmianie stosunków własnościowych, na masowym terrorze i powszechnym duraczeniu. Co jest celem rewolucji komunistycznej według strategii bolszewickiej? Celem tej rewolucji jest przerobienie normalnych ludzi na człowieków sowieckich. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że człowiek sowiecki raz na zawsze wyrzekł się wolnej woli. A więc tego, co według chrześcijaństwa świadczy o człowieczeństwie człowieka i jego podobieństwie boskim. Człowiek sowiecki raz na zawsze wyrzekł się wolnej woli, bo to można zrobić tylko raz. Potem już nie można tego odzyskać. Jak to pisał Bojzeleński, darmo, co człowiek raz stracił, tego nie odzyska. Otóż tym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka i to jest celem rewolucji bolszewickiej. Ale to jest tylko jedna strategia. Strategia bolszewicka to jest jedna strategia i alternatywną strategię zaproponował w latach 20. XX wieku włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci był człowiekiem inteligentnym i ideowym. I po laniu, jakie socjaldemokracja niemiecka w 1919 roku dostała, to jak to Lenin podsumował, odstąpiła od bolszewickiej strategii rewolucyjnej, co Lenin nazwał stratą rewolucji, przejściem na pozycje reformistyczne. Gramsci, jako człowiek ideowy, zastanawiał się, jak w takich warunkach jednak doprowadzić do komunistycznej rewolucji. I doszedł do wniosku, że Marks się pomylił, że formuła marksowska, iż byt określa świadomość, na pewno nie jest, która się przekładała w praktyce na bolszewicką strategię rewolucyjną, że na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa, bo Gramsci postawił pytanie, co właściwie w pierwszym rzędzie człowieka alienuje, to znaczy wpędza go w niewolę. Czy zewnętrzna przemoc, a więc stosunki własnościowe właściwie i tak dalej, opresja państwa, nie? Czy też kultura burżuazyjna. I doszedł do wniosku, że tym głównym czynnikiem alienującym jest kultura burżuazyjna. Dlaczego? Dlatego, że ona dostarcza człowiekowi kategorii, przy mocy których on myśli, porównuje, ocenia, wybiera, no w ogóle funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli chce się zbuntować przeciwko tej kulturze burżuazyjnej, a na tym właśnie polega istota rewolucji, no to on się buntuje przy mocy tych kategorii, których ta kultura mu dostarcza, on nie może poza nie wyjść. No to jego bunt jest daremny, jego bunt jest nieskuteczny. Jego postępowanie przypomina wiewiórkę, która biega w takim kole. Ona niby biega, ale nigdzie nie dobiegnie. Zatem Gramsci powiedział tak, jeżeli chcemy doprowadzić do rewolucji komunistycznej, to głównym polem bitwy rewolucyjnej musi być kultura, świadomość ludzka. Tu ma być nie stosunki własnościowe, twórda, zostawmy to na boku, sama własność nam potem wpadnie w ręce, jak tylko przeprowadzimy skuteczny zabieg duraczenia. Bo to na tym to polega. W związku z tym Gramsci do kultury burżuazyjnej, którą pojmował bardzo szeroko, nie tylko jako twórczość, ale jako prawo, obyczaj, instytucje, religię, no wszystko. Wszystko, co człowieka, że tak powiem, wyposaża intelektualnie. Że do tej kultury burżuazyjnej trzeba wprowadzić ducha rozłamu. To znaczy tym kategoriom kulturowym zasuflować zupełnie inną treść, właśnie rewolucyjną treść. No i wtedy, jak to pisał kolega Szpotański, nieżyjący mój przyjaciel, że a kiedy z wolna po troszeczku w tej dialektyce się wyćwiczą, to moją staną się zdobyczą, powiada cały rodzinę. No i proszę Państwa, ten duch rozłamu, żeby lepiej wyjaśnić, co to jest duch rozłamu, musimy odwołać się do
innego jeszcze filozofa, mianowicie do Fryderyka von Hayek. Fryderyk von Hayek zwrócił uwagę, że świat jest rządzony przy pomocy dwóch porządków. Porządków spontanicznych i porządków zadekretowanych. Porządki spontaniczne są, jak sama nazwa wskazuje, spontaniczne, to znaczy nikt ich nie zaprojektował uprzednio i nikt nimi nie administruje. A one właśnie dlatego bardzo dobrze funkcjonują, bardzo dobrze spełniają swoje funkcje. Przykładem porządku spontanicznego jest język mówiony. Języków mówionych nikt nie zaprojektował, nic nie wiemy o tym, żeby ktokolwiek je projektował. Nikt nimi też nie administruje. No, profesor Miodek, profesor Galczyk udają, że administrują, ale my wiemy o nich jak przekomarzają z nami tylko w telewizji. A języki mówione znakomicie pełnią swoje funkcje komunikacyjne. Innym przykładem porządku spontanicznego jest rynek. Miliony ludzi w tej samej chwili podejmują miliony decyzji. Powinien z tego wyniknąć nieprawdopodobny kosmiczny chaos. Bo przecież nie ma nawet teoretycznej możliwości, żeby oni to mogli koordynować jakkolwiek ze sobą. Nawet teoretyczna taka możliwość nie istnieje. Dziwnym trafem, zamiast chaosu, z tego się wyłania ład. Prąd płynie w przewodach, woda płynie w rurach, mąka jest dostarczana do piekarni, chleb do sklepów, samoloty nie spadają, mosty się nie walą, wszystko funkcjonuje. Jak ktoś zaczyna przy tym manipulować, no to wtedy się pojawiają problemy. Wtedy to tam jakieś te, no, potem trzeba dalsze doskonalenie wprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Jak nikt przy tym nie gmera, to działa. To działa. Natomiast przykładem porządku zadekretowanego jest ustrój socjalistyczny. Jeszcze zanim gdziekolwiek został wprowadzony, już był zaprojektowany w najdrobniejszych szczegółach. Łącznie ze wspólnymi żonami. Jak Państwo przeczytacie manifest komunistyczny, to jest ten projekt generalny, uniwersalny. Tam o wspólnych żonach jest, to widocznie dla tych rewolucjonistów było bardzo ważne, te wspólne żony. To się przewija we wszystkich tych projektach marksistowskich. Że to potem nie chciało funkcjonować zgodnie z planem, no to jest całkiem inna sprawa, ale intencjonalnie tak się miało być, prawda? I duch rozłamu polega na tym, żeby porządki spontaniczne wypierać przy pomocy porządków zadekretowanych. Jak to funkcjonuje, to wyjaśnię na przykładzie języka mówionego. Zetknęliście się Państwo z takim określeniem z pewnością kochający inaczej, prawda? No widzę, że to wywołuje wesołość publiczności, ale, bo to dotyczy takiej frywolnej strony funkcjonowania człowieka, ale zostawmy te frywolności na boku i skupmy się na ładunku informacyjnym, jakie to określenie ze sobą niesie. Otóż, co ono nam mówi? No, jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. To znaczy, że normą jest cokolwiek. Co sobie tylko pomyślimy, to jest normą. To znaczy, że normą jest wszystko. Skoro normą jest wszystko, to samo pojęcie normy traci jakikolwiek sens. Jeżeli prawdą jest wszystko, to traci sens pojęcie prawdy. Samo pojęcie prawdy. To jest pogląd rewolucyjny, czyli wywrotowy, bo on wywraca do góry nogami dotychczasowy sposób europejskiego myślenia. My za Arystotelesem uważamy, posługujemy się logiką dwuwartościową i mówimy, że jest norma i są dewiacje, jest prawda i jest fałsz. Tymczasem to jest nowa propozycja logiki, takiej, no powiedzmy sobie, multiwartościowej, prawdą jest wszystko, normą jest wszystko. I my sobie ten język dajemy narzucać. My się zaczynamy nim posługiwać, językiem naszych wrogów. To już jest pierwszy krok do kapitulacji, do katastrofy. Przyjęcie języka wrogów, przyjęcie, jak to się mówi teraz, uczenie narracji wroga, jest pierwszym krokiem do katastrofy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o postulat politycznej poprawności,
A, już powiem tylko tyle, taki rys historyczny, bo to od Gramsiego się zaczęło. Otóż Gramsci za życia nie odniósł sukcesu. Nie zrobił konkiety. Wydawało się, że jego idee umrą, pójdą w niepamięć, ale okazało się w 1968 roku, że nagle zmartwychwstał. Podczas rewolty młodzieżowej, jaka ogarnęła Zachód w 1968 roku, ci przywódcy odkryli Gramsiego. Powiedzieli właśnie, Eureka, to jest to, to jest to. Nazwali to kontrkulturą, całkiem słusznie, bo to jest kontrkultura. Alternatywna zupełnie propozycja do dotychczasowej, że tak powiem, kultury, czy nawet cywilizacji łacińskiej. I zapowiedzieli już wtedy długi marsz przez instytucje. I ten długi marsz przez instytucje na przełomie lat 80. 90. zakończył się całkowitym sukcesem. Symbolami tego sukcesu jest amerykański prezydent Clinton, niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer. To są symbole tego sukcesu. Pokolenie 68 roku zaczęło kierować instytucjami o zasięgu światowym i wykorzystywać te instytucje do narzucenia całym narodom ideałów swojej młodości. To znaczy marksizmu kulturowego, nazwanego potocznie nawet polityczną poprawnością. I to jest ideologia już nie to, że dominująca w Unii Europejskiej. No warto przypomnieć, że przewodniczący Komisji Europejskiej Józef Barroso w młodości był komunistą i to takim bardzo radykalnym wydaniem maoistowskim. I on wcale nie zmienił poglądów, pan to mówi. Więc trzeba wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Kto tą Unią kieruje? Kto Unią Europejską kieruje? I jaka propozycja? Znaczy, to nie jest już intelektualna propozycja do dyskusji. Bo wykorzystanie instytucji do forsowania tej ideologii przybiera postać taką, że dzięki instytucjom te propozycje ideologiczne stają się normami prawnymi, za którymi stoi przemoc państwa. Za którymi stoi przemoc państwa. Z tym dyskutować nie można. To obowiązuje. To jest ideologia obowiązująca. I takim postulatem politycznej poprawności, czy marksizmu kulturowego pod adresem państwa jest postulat neutralności światopoglądowej państwa. Tak na pierwszy rzut oka ten postulat wydaje się oczywisty, no ja naturalnie, jak żeby inaczej. Ale kiedy przyjrzymy mu się trochę bliżej, to natychmiast odkrywamy, że jest to postulat bałamutny. Dlaczego? Dlatego, że państwa neutralnego światopoglądowo nie ma i być nie może. Powiedzieć państwo neutralne światopoglądowo to tak, jakby powiedzieć żonaty kawaler. Nie ma takiego zwierzęcia. Nie ma takiego zwierzęcia. Dlaczego? Proszę państwa, dlatego, że państwo, jeśli chce pozostać państwem, to nie może się wyrzec, nie może zrezygnować z jednej funkcji. Mianowicie z funkcji stanowienia praw. Państwo, które przestaje stanowić prawo, przestaje ustalać reguły, znika jako państwo. To jest, nie wiadomo co, ale na pewno nie jest to państwo. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy ustanowić, no nic nadzwyczajnego, najprostsze reguły, zespół najprostszych reguł, kodeks karny, co wolno, czego nie wolno. I w ramach tego kodeksu karnego mamy określić nasz stosunek na przykład do kradzieży. Na przykład do kradzieży. Mamy dwie możliwości. Albo zabronimy kradzieży pod groźbą kary, albo ją zalegalizujemy, a okradajcie się nawzajem. Wszystko jedno, co zrobimy, to tym samym decydujemy arbitralnie, przyjmując jakiekolwiek rozwiązanie. Decydujemy arbitralnie, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Czy etyka antyzłodziejska, kiedy zabronimy kradzieży, czy etyka złodziejska, kiedy ją zalecimy. A ponieważ każda etyka jest zakotwiczona w jakimś światopoglądzie, bo etyka odpowiada na pytanie, co jest dobre, a co złe. A
światopogląd odpowiada, dlaczego to jest dobre, a tamto dlaczego jest złe. Więc każda etyka jest zakotwiczona w jakimś światopoglądzie, który dostarcza uzasadnienia dla jej normy, dla hierarchii tych norm. Więc jeżeli decydujemy arbitralnie jako państwo, że na terenie publicznym obowiązuje taka i taka etyka jako podstawa systemu prawnego, no to tym samym preferujemy światopogląd, który tę etykę uzasadnia. A więc nie jesteśmy neutralni światopoglądowo. Bo skoro preferujemy jeden światopogląd, a wszystkich innych nie preferujemy, wszystkich innych uważamy za gorsze. W związku z tym, dlatego postulat neutralności światopoglądowej państwa jest bałamutny. Jeśli by potraktować go dosłownie, to on ma charakter antypaństwowy. On ma charakter antypaństwowy, bo on w prostej linii zmierza do sparaliżowania państwa w jego podstawowej funkcji. Ale widzimy, że środowiska i ludzie, którzy tym hasłem neutralności światopoglądowej szermują, ten postulat funkcjonują, wcale zlikwidować państwa nie chcą. Przeciwnie, rozbudowują je do monstrualnych rozmiarów, anektują do obszarów władczego działania państwa, coraz to nowe tereny. Wcale nie chcą zrezygnować z państwa. No to w tej sytuacji warto postawić pytanie, to w takim razie o co im chodzi naprawdę. Bo wiadomo, że państwa nie chcą zlikwidować. Neutralności światopoglądowej nie, bo jest to postulat nie do zrealizowania. Jeżeli chcemy utrzymać państwo przy życiu, no to w takim razie o co im chodzi naprawdę? Ano chodzi im naprawdę o to, żeby z terenu publicznego wyrugować etykę chrześcijańską jako podstawę systemu prawnego państwa i zastąpić ją na przykład demokratyczną etyką sytuacyjną. Dobre jest to, co partia dzisiaj uważa za dobre. A jutro zmieni zdanie, będzie odwrotnie, ale dzisiaj to na razie. Zbiorowa mądrość partii nam dyktuje, że łysy trzeba papą kryć, prawda? I już wiemy. Otóż to jest oczywiście propozycja. To jest oczywiście propozycja odstąpienia od cywilizacji łacińskiej, porzucenia cywilizacji łacińskiej, która, jak wiemy, wspiera się na trzech takich filarach. Greckim stosunku do prawdy, to co mówiłem za Arystotelesem, uważamy, że prawda istnieje obiektywnie, niezależnie od tego, co ludzie na ten temat sądzą, co by chcieli ireniści, że prawda leży po środku. Nie, prawda leży tam, gdzie leży. Drugim filarem są zasady prawa rzymskiego i trzecim filarem cywilizacji łacińskiej jest etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego. Nie trzeba w tym, żeby uznawać ten trzeci filar, wcale nie trzeba być człowiekiem wierzącym, wcale nie trzeba być chrześcijaninem. Po prostu wystarczy stwierdzić, a to można stwierdzić niekoniecznie, że tak powiem, aktem wiary, że etyka chrześcijańska jest jako podstawa systemu prawnego, się sprawdziła. Jest bardzo dobrą podstawą etyczną systemu prawnego. Mówię to jako prawnik, prawda? To nie trzeba być wierzącym, bo to nie wymaga aktu wiary, to wymaga po prostu spostrzegawczości tylko. To wymaga tylko spostrzegawczości. No jak ktoś jest durniem, to oczywiście tego nie zauważa, ale to z durnej nam nic ciekawego nie powie, to nie ma czego słuchać. Prawda? Otóż taka jest w tej chwili ideologiczny projekt, Unia Europejska jako ideologiczny projekt. Bo widzimy, że to jest projekt bardzo niebezpieczny. To jest projekt bardzo niebezpieczny, bo cywilizację można zniszczyć. Historia ma dostarcza dużo przykładów, kiedy cywilizacje ginęły bez śladu. Znaczy, zostawiły jakieś materialne relikty, ale przestawały istnieć. Natomiast widzimy, że to nie jest propozycja, która potrafiłaby nam zbudować alternatywną cywilizację. Pan redaktor, nikt nam żadnej cywilizacji alternatywnej nie zbuduje. Jest na to, że tak powiem, intelektualnie za słaby. Z całym szacunkiem. Jest na to, bo to całe pokolenia ludzi znacznie mądrzejszych od niego na to się złożyły, na kształt tej cywilizacji. I właściwie problem nasz polega na tym, na takim wyścigu z czasem. Czy my szybciej się obudzimy, narody europejskie, mówię, to nie tylko nasz naród chodzi, czy my się szybciej obudzimy
czy też szybciej zostaniemy przez naszych wrogów, czy tam przez naszych wrogów cywilizacji łacińskiej, zoperowani pod narkofalą. Bo cywilizacja łacińska ma dwóch wrogów. Dwóch wrogów. To trzeba o tym mówić bez obawy, bo tam, że miechnik o nas coś źle pomyśli, czy nas tam będzie przezywał. Żydów i socjalistów. Żydów i socjalistów. Żydzi nienawidzą cywilizacji łacińskiej, dlatego że jednym ze składników tej cywilizacji jest chrześcijaństwo. A jest nieprzejednana wrogość między Żydami i chrześcijaństwem z jednego powodu. To bardzo dobrze ilustruje mechanizm tej wrogości, ilustrują dzieje apostolskie. Ona się ujawniła natychmiast. Natychmiast właściwie. W tej części, której opisuje podróże świętego Pawła. Święty Paweł był Żydem. Bekiem tam takim nawróconym, prawda? No i ponieważ był Żydem, no to jak te podróże misyjne odbywały, to jechał tam do ludzi, których znał, no jakiś tam wspólny język, przynajmniej się spodziewał, że tam się z nimi prędzej dogada niż z innymi. Prawda? Więc do skupisk żydowskich jechał. I jak czytamy w Dziejach Apostolskich, został przyjęty przez te skupiska wrogo. Od samego początku wrogo. I ciekawy zarzut, jaki tam został mu postawiony. Wcale nie miał charakteru, to oskarżenie, zarzut postawił świętemu Pawłowi, wcale nie miał charakteru jakiegoś teologicznego. Przeciwnie, miał charakter par excellence polityczny. Żydzi zarzucili świętemu Pawłowi, że on działa przeciwko narodowi. Na pierwszy rzut oka ten zarzut się wydaje dziwaczny. Oskarżył, jak to przeciwko narodowi, kiedy on w ogóle się tymi sprawami politycznymi nie zajmował. Ale jednak, kiedy się zastanowimy trochę głębiej nad tym, to ten zarzut jest trafny. Z pewnego punktu widzenia jest trafny. Bo święty Paweł głosił chrześcijaństwo, a więc głosił uniwersalizm chrześcijański, który nie tylko podważa, ale nawet można powiedzieć, że trochę ośmiesza żydowskie uproszczenia do wyjątkowości we wszechświecie. Nawet trochę ośmiesza. I Żydzi to wyczuli natychmiast, że to jest zagrożenie dla istotnego składnika ich tożsamości. Narodowej tożsamości. Czy tam plemiennej tożsamości, jak to nazwiemy. I to ta wrogość nie ustała ani na chwilę. Ta wrogość nie ustała ani na chwilę. No i socjaliści. Drugi wróg. Te kręgi zresztą częściowo się pokrywają. No to trzeba o tych sprawach mówić bez zacieśnienia, ani bez lęku, bo to inaczej to się zagonimy sami w kozi ruki ku uciesze publiczności, prawda? Nie bójmy się żadnych oskarżeń, tym bardziej, że one już są tak często powtarzane, że podlegają galopującej inflacji. Na przykład, no, ja zostałem, jak to Gazeta Wyborcza mówi, że znany z antysemityzmu Stanisław. No i co? I żyje. No. Nawet powiem Państwu więcej. Są dwie mieszane narodówki, o czym się przekonałem, podróżując kiedyś do Kanady. Są dwie międzynarodówki. Jedna taka burna, arogancka, hałaśliwa i tak dalej. Druga dyskretna, ale też istnieje. Wylądowałem na lotnisku w Ottawie. No i taka surowa pani, oficer. Pana, co tam pan ma w tej walizce? Ja mówię, książki. A ile? A tyle? A po ile? A po tyle? Proszę na to. I kazała mi otworzyć tę walizkę, wyjąć książkę. W jakim języku powiada napisana jest ta książka? Ja mówię, w polskim. A dlaczego nie została przetłumaczona jakiś normalny język, angielski albo francuski? Bo ja mówię, bo to wie pani, nie ma takiej potrzeby, bo ona dla cudzoziemców nie jest interesująca. A dla czytelnika polskiego. Tak, a poza tym mówię, nawet gdyby ktoś chciał, to by nie zdążył, bo dwa tygodnie temu wysłał, więc jeszcze by nie zdążył przyznać. Tak, powiada, o czym ta książka jest? Ja mówię, o ilustracji. A co to jest ilustracja? Zacząłem jej tłumaczyć, co to jest ilustracja. Ona mówi, proszę pana, tu jest Kanada, tu nie można żadnej propagandy uprawiać. Ja mówię, no wiem, że tu jest Kanada. Kanada zawsze słynęła z wolności słowa. Czy mu się coś zmieniło? O, bardzo poirytowana, kazała mi tłumaczyć,
Śródtytuły tej książki. No to tłumaczę jej te śródtytuły, oczywiście nic jej to nie daje. Więc już wściekła niebywale, a to się przeciąga w czasie. Odpala komputer. Pytam, co pani chce wiedzieć? A on mówi, no chcę wiedzieć, czy o pani jest coś w internecie. Ja mówię, o, to Google może potrwać, możemy tu spędzić resztę życia. Bo słyszałem, że jest 400 tysięcy pozycji. No to no szybko się zniechęciła, rzeczywiście przekonała się, że tego dużo jest. I przeszła do pokoju obok, ale przez szybę widzę, że z koleżanką coś tam patrzą, czytają w komputerze. I po chyba dwóch minutach wyszła stamtąd, jakby ją odmieniła jakaś dobra duszka. Uśmiechnięta, życzliwa. W ogóle nie ma mowy już o tym, że tu jest Kanada i tak dalej. Prawie, że... I ja musiałem zrobić jakąś zaskoczoną minę, bo uznała za stosowne wyjaśnić mi przyczyny tej metamorfozy. I powiedziała tak, w Stanach też pan jest znany. Ja się domyśliłem, co ona przeczytała, że weszła na stronę Żydowskiej Ligi Antydefamacyjnej, którą tam strasznie wymyśla. I to ją tak życzliwie do mnie uspozywiło, prawie że mnie przeprosiła. Więc wtedy zrozumiałem, że są dwie międzynarodówki. Tak jak mówię, jedna gorąca, burna, taka hałaśliwa i tak dalej, druga dyskretna, ale też jest. Też jest, także nie bójmy się, jak to święty Paweł, Jan Paweł II mówi, nie lękajcie się. Nie lękajcie się, zwłaszcza papierowych tygrysów. No, nie trzeba się bać. Trzeba się zachowywać normalnie. Proszę Państwa, więc tak to mniej więcej wygląda. Unia Europejska jako potrójny eksperyment. Jak widzimy, eksperyment dosyć ryzykowny. I dlatego, między innymi dlatego należałoby jakoś położyć mu kres. Bo możemy zostać zaprowadzeni tam, gdzie byśmy nie chcieli. To jest tak, jak najkrócej, ale krótką, ale bardzo trafną charakterystykę Unii Europejskiej przedstawił mi kiedyś taki mój znajomy francuski dziennikarz i pisarz Guy Sormand. On zresztą ma polskie korzenie, bo jest z polskich Żydów. Także i on powiedział, że Unia Europejska jest sposobem narzucenia na poziomie ponadnarodowym narodom europejskim rozwiązań, które z pewnością byłyby odrzucone na poziomach narodowych. Uważam, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie. I dlatego nie dajmy sobie tego narzucić na poziomach narodowych, ale ponieważ to jest operacja dokonywana na poziomie ponadnarodowym, to musimy podjąć współdziałanie z innymi narodami europejskimi, które widzimy, budzą się, tak jak i nasz naród się budzi. To, że młode pokolenie odmawia udziału w tym eksperymencie, coraz głośniej to formułuje, to jest nadzieja na przyszłość. Dziękuję bardzo.